człowiek wiary, ale to był też człowiek świątyni. Pierwszy tu był codziennie i ostatnio odchodził. Obsługiwał wszystkie msze święte, wszystkie liturgie, chętnie to wykonując, ze sercem. Że Matka Boska uratowała mu życie w czasie wojny, bo miał jej obraz i on uchronił go przed śmiercią. Ktoś z Rosjan chciał go zastrzelić, ale to był dowód jego przynależności do Polaków i do religii chrześcijańskiej. Bardzo lubił każdą pracę, o którą go się poprosiło. Każdą jedną. Wykonywał solidnie, chętnie i spokojnie. Thank you.
dlaczego pan dzwonisz przed czasem? Pytam go tyle razy. No daję ludziom trochę więcej czasu, żeby tu byli w porę. To z jego pomysłu odprawiamy drogę w obozie żabikowskim. Powiedział mi kiedyś, zrób proboszcz w Langrze drogę krzyżową. Staje przed nami obraz kogoś, kto jest pełen harmonii wewnętrznej i pełen spokoju Bożego, bo rozkładał swoją dobę na odpowiednie godziny pracy, odpoczynku, modlitwy w odpowiednich proporcjach. Wszyscy wam wstać z kościelnej śpiewomej kolędy.
Ze swoimi jasełkami objeżdżał różne miejsca, ale przede wszystkim Puszczykowski Szpital każdego roku z okazji Objawienia Pańskiego, obchodząc wszystkie sale, śpiewając kolędy na wszystkich piętrach. Doceniony przez księdza arcybiskupa na jego rocznicę 90. urodzin, na 60. pracy kościelnego, otrzymał Optime Merito Archidiecezis Poznaniensis medal. Słyszę, że od miasta Lubonia również uznanie. Żegnamy dzisiaj człowieka niezwykłej wiary, prostej i mocnej.
doskonale przeżył swoje życie. Przepięknie wypełnił swój czas, nie marnując ani chwili. I robił to z tym Bożym spokojem przy każdej służbie, funkcji, zadaniu.